Cześć, witajcie w kolejnym filmie o TMTBX.pl. Ja jestem Tomek i zapraszam Was na kolejny odcinek programu cyklicznego. Dzisiaj głównie skupimy się na newsach szosowych, bo mam dla Was aż trzy informacje właśnie z szosy. No i pierwsza jest dosyć pozytywna, bo ostatnio mówiłem o tym, że Tomek Marczyński uległ wypadkowi, że potrącił go samochód. No ale Tomek pokazuje, że jest dobrym dzikiem i wczoraj wrzucił już na swój Facebook nagranie wideo, w którym jedzie już na rowerze w kołnierzu usztywniającym. Także szacun, może trochę niemądry, bo coś się tam może jeszcze stać, no ale pewnie Tomek wie, co może, a czego nie może. Więc Tomek znowu trenuje i bądźmy dobrych myśli. Rafał Majka został ostatnio posądzony o doping przez włoskiego dyrektora sportowego Andrea Del Niste. No i sprawa jest jakaś taka trochę śliska, bo tam on mówi o tym, że Rafał stosował hormony wzrostu, coś tam jeszcze. Wmieszany w to też jest Szymon Rekita. No w każdym bądź razie te oskarżenia są takie trochę kulawe i Rafał wszystkiemu zaprzeczył, powiedział, że nie stosuje żadnego dopingu. Zresztą nie był nigdy związany z grupą, w której jest wszczęte postępowanie a propos dopingu, bo to jest tam cała ta sprawa śmierci Rumszasa. No prawdopodobnie nic więcej z tej sprawy nie będzie, ale warto tam się przyglądać rozwojowi tej sytuacji. Dzisiaj startuje wyścig dookoła Andaluzji, no i na nim też mogą być pewne kontrowersje, no bo na tym wyścigu startuje Chris Froome. I ciekawe, jak zareaguje na to peleton, czy będą w związku z tym jakieś protesty, może jakieś bojkotowanie tego wyścigu, może jakiś taki solidniejszy protest, dlatego że zawodnicy dość ostro się wypowiadali na temat Chrisa, nie było takiej tam solidarności wśród zawodników. No i zobaczymy, może będzie jakiś protest. W dzisiejszym szosowym wydaniu programu cyklicznego to już wszystko. Dzięki za uwagę. Zbieram dla Was kolejne newsy i widzimy się w kolejnym odcinku w piątek. A na dzisiaj do zobaczenia i cześć.